Witam ponownie jeszcze raz. Wracam do Fenda 820 Vario z 2009 roku. Tak jak wspomniałem, w ciągniku została założona we francuskim serwisie Fenda nowa skrzynia Vario, za którą rolnik zapłacił ponad 19 tysięcy euro netto. Fakturę mamy do wglądu dla klientów, którzy przyjadą obejrzeć ten ciągnik. Chciałbym zaprezentować jeszcze ciśnienie tutaj na skrzyni, tak jak ona tutaj pokazuje. Spróbujemy do przodu. Ciśnienie książkowe do tyłu. Wszystko funkcjonuje świetnie. Jeszcze wyjdę z ciągnika. Pokażę, że to jest ten ciągnik, bo ktoś powie, że zrobiliśmy zdjęcia od innego ciągnika. Jest to ten sam ciągnik, którym się przed chwilą przejeżdżałem, którego prezentowałem. Nie ma tego na pierwszym nagraniu, ponieważ dopiero teraz przyszło mi do głowy, żeby to Państwu zaprezentować. Ciągnik ciągle ten sam, bardzo ładny. Nie mamy innego. Zapraszam chętnych na oględziny maszyny i do zakupu. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Do widzenia.